Cześć, jestem po kolejnej godzinie zajęć na motocyklu na kategorii A1. Byłam totalnie załamana po moich pierwszych zajęciach. No, było średnio, co zresztą było widać na filmiku. Wydaje mi się, że dzisiaj już zrobiłam pewien postęp. Udaje mi się utrzymać tor jazdy, już to ruszanie też idzie mi płynniej. Mam nadzieję, że za każdym razem będzie coraz lepiej. Jak chcesz, napisz mi w komentarzu, czy uważasz, że powinnam kontynuować szkolenie, czy powinnam dać sobie spokój. I będę też wdzięczna za wszystkie rady. Dzięki. Tata bardzo mnie wspiera, znowu chłopak uważa, że jednak chyba powinnam dać sobie trochę spokój. Znajome, koleżanki też mówią, że raczej to nie jest ogólnie sport dla kobiet, z czym się nie zgodzę. Także napisz mi w komentarzu, co ty o tym sądzisz, czy kontynuować, czy dać sobie z tym wszystkim spokój. I hulajnogę. To samo. Ćwiczymy skręt w prawą stronę. W lewą idzie bardzo dobrze, a w prawo musimy ćwiczyć. Ruszamy z lewej nogi, przeniesieniem ciężaru ciała na lewą nogę. Mało gazu, płynnie sprzęgło, mało gazu. Tak? Troszeczkę gazu i płynnie sprzęgło. Dopóki on nie ruszył, o. Jak zaczyna ruszać, puszczasz sprzęgło. Dobrze. Troszeczkę gazu, żeby złapać tor jazdy, żeby go nie bujało. Żebyś ustabilizowała ten tor jazdy. Dobrze, kręć w prawo, ale kręć. Masz dużo miejsca, to kręć. Lewo mi lepiej idzie. O, bardzo dobrze. I musimy ćwiczyć prawo skręty. Do lewo skrętów już się przyzwyczaiłaś i teraz jedziemy w prawo. Tak samo się jedzie jak i w lewo. Nie podpieramy się prawą nogą, nie? Po co nam podparcie? Tak jak w lewo umiesz jechać i nie musisz używać lewej nogi, bo kodujesz w głowie, że się zatrzymujesz na lewą, tak samo jeździ w prawo. Ale przy skręcie w prawo nie podpieraj się prawą nogą. I jedziemy. Ruszamy na prostej kierownicy. Dopiero jak motocykl zaczyna jechać i stabilizować tor jazdy, o, i teraz skręcaj w prawo, skręcaj już, skręcaj. Dopóki on jedzie, będzie tak samo się zachowywał, jak przy skręcie w lewo. Bardzo fajnie. Troszeczkę, o, kręć w lewo teraz, w lewo sobie skręć, bardzo ładnie, zobacz, w lewo już nam idzie perfekcyjnie, nie boisz się, ładnie umiesz się obrócić i musimy zmierzać do tego, żeby tak samo umieć zmienić kierunek jazdy w prawo, ale więcej gazu, bo jak odpuszczasz gaz, to zaczyna, tracisz stabilność motocykla, wytrącasz go z toru jazdy, o, podpierasz się dlatego, że jedziesz za wolno, że prawie się zatrzymała i zaczynasz go odpychać, tak? To może wyłączmy na luz i popchajmy go. Nie, żartowałem.